O zabranie głosu proszę panią marszałek Sejmu, panią Ewę Kopacz. Pani marszałek. Panie prezydencie, panie marszałku, panie premierze, panie prezesie Trybunału, panie i panowie sędziowie, szanowni państwo. Spoczywa na nas, siedzących tutaj przedstawicielach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ważny obowiązek. Zarówno od nas, którzy tworzymy prawo, a więc parlamentu, jak i od was, którzy to prawo kontrolujecie, Wysoki Trybunale, wymaga się czegoś szczególnego. Wymaga się, aby prawo było zrozumiałe dla ludzi, aby uwzględniało współczesny wymiar i sens konstytucyjnych zasad, które rodziły się niekiedy wiele wieków temu, ale dziś dotykają współczesnego obywatela, żyjącego tu i teraz. Warto zwrócić uwagę na to, że te same święte słowa demokracji, te choćby wpisane na sztandarze francuskiej rewolucji, hasła wolność, równość, braterstwo, mają dziś szerszy zakres i głębszy sens niż przydawali mu jego twórcy. To są te same słowa, ale przecież znaczą zdecydowanie więcej. W demokracji greckiej prawa dotyczyły tylko ludzi wolnych, a już w liberalnych demokracjach XIX stulecia przywileje demokracji były uzależnione od majątku. Nie tak odległe są czasy, gdy kobiety nie miały prawa głosu, bo prawa wyborcze zdobyły w większości dopiero w ubiegłym wieku, a ostatnie państwo europejskie dało prawo głosu kobietom w 1984 roku. To mały przyczynek do rozmowy o ewolucji pojęcia równości. Ten marsz ku rzeczywistej, bezwzględnej równości każdego człowieka ze względu na jego przyrodzoną godność trwa i będzie trwał. Szanowni państwo, odczytywanie fundamentalnych dla demokracji pojęć w kontekście zmieniającej się rzeczywistości, nowych doświadczeń, ich redefiniowanie jest naszym wspólnym zadaniem i wyzwaniem. Bowiem zarówno prawo, które się spóźni w odczytaniu stanu świadomości społecznej, jak i prawo, które się zbytnio pośpieszy, tworząc rozwiązania, których ludzie nie rozumieją lub nie akceptują, będzie nie tylko marne, ale i martwe. A złe, niezrozumiałe i nieakceptowane prawo to trucizna dla demokracji. Dlatego tak ważnym zadaniem jest pilne baczenie, aby stanowione prawo spełniało nie tylko wszelkie standardy jakości legislacyjnej, ale by było zrozumiałe, przejrzyste i spójne. Pamiętajmy wszyscy, że prawo nie musi ludzi uszczęśliwiać, ale nie może ich unieszczęśliwiać. Panie prezesie, panie i panowie sędziowie, na zakończenie chciałabym w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie wam podziękować za ciężką i odpowiedzialną pracę, która szlifuje polskie prawodawstwo. W sposób szczególny chciałabym podziękować panu sędziemu Adamowi Jamrozowi, który w ubiegłym roku zakończył swoją misję w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkim państwu życzę owocnej pracy. Dziękuję bardzo.